Halo, halo, witam wszystkich. Jeszcze mamy 5 minutek. Napiszcie w komentarzach, czy mnie dobrze słyszycie, czy wszystko ustawiłem prawidłowo. Dobra, dzięki, Kaja. To czekamy nad pierwszą. Widzę, Maciej, że tęsknisz za Kamilem, Ślimakiem. Trzeba się powoli szykować, kochani. Nawet jedno pytanie wskoczyło na dzisiejszy biolowieczorek. Dla wszystkich, którzy nie znają Kamila, przyprowadziłem go tutaj na chwilę. Mam nadzieję, że widać. Kamil pozdrawia, jeszcze go nie ubrudziliście w open space'ie. Także niech siada. Witamy, witamy. Kamil dotarł. Maciek tęskni, ale nie wpadnie w odwiedziny, nie, taki to uczeń. Dobrze. Słuchajcie, padło pytanie od Aleksa. Witam wszystkich, hejo. Padło pytanie od Aleksa, czy tylko człowiek ma 46 chromosomów, czy są inne organizmy, więc tak na szybkości, znalazłem, wyświetlę, zanim zaczniemy. No otóż jest kilka organizmów zwierząt, które rzeczywiście też mają 46 chromosomów. Jakieś ryjówki, jakieś tutaj, nie wiem, co to jest, Kirk's Dick Dick. Mamy łacińskie nazwy, ale Equus to jakiś koń, zebra, proszę bardzo. Mamy jakieś tam wiewiórki, ryjówki, widzę, bobry. Także o szarak europejski, niektóre szczury. Także słuchajcie, to nie jest tak, że tylko człowiek ma 46 chromosomów. Generalnie blisko nam spokrewnione organizmy mają 48, takie szympansy właśnie. A to, że mamy 46, to przez fuzję dwóch chromosomów, które się zlały i dlatego mamy inną liczbę chromosomów. No właśnie tak mi się wydaje, Kuba, że to takie coś, takie myszo-jeleniowato-skoczkowate bardzo. O właśnie, myszo-jeleń, no, a dik-diki tak zwane, albo no, także to fajnie. Pamiętajcie, że pod biolowieczorkami, jak tu Iza będzie postować te wszystkie informacje, kiedy i co tam robimy, to tam są też linki do zadawania pytań, także jak coś was nurtuje tematycznie, to można zadawać pytania. No. Także tak.
Człowieku, nie mam pojęcia, co z grupą na razie, Iza miała coś tam założyć. Ja po prostu mam teraz seminaria, nie wiem jak się nazywam, więc dobrze, że mi przypomnieli, że dziś jest ten biolowy wieczorek, bo bym po prostu z zakręcenia zapomniał. Także tak. No dobrze, zaczynamy w takim razie. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o metabolizmie, czy już wchodzimy tak jakby w takie naturalne bardziej tematy, a nie rozgrzewkowe. Za tydzień raczej się nie spotkamy o 21, bo to już jest dzień przed wszystkimi świętymi, więc tak halloweenowo raczej nie będzie. Wyciszmy się, także dopiero pewnie za 2 tygodnie się spotkamy. A tak naprawdę dlaczego nie będzie? Bo po prostu będę pewnie chciał wyjechać gdzieś tam do rodziny, poza Warszawę, więc nie będę tu siedział do późna, tylko już pojadę po południu. I co? Dzisiaj troszeczkę o metabolizmie. Ale od takiej strony bardziej praktycznej niż takiego zakuwania. Pamiętajcie, że metabolizm ogólnie służy temu, żeby przemieniać materię kosztem jakiejś tam energii, czyli właśnie pod wpływem enzymów przeprowadzamy różnego rodzaju reakcje. Tutaj tak sobie patrzę kątem oka, co tam piszecie, ale raczej nie spamujcie, tylko raczej zadawajcie konkretne pytania, żeby te pytania nie uciekały mi, jak będę patrzył was na jakiś czas. Pamiętajcie, że energią komórki jest ATP bądź GTP, natomiast również mamy coś takiego jak takie, można powiedzieć, przenośniki protonów i elektronów. Bardziej one służą połączeniu redoksów w dwóch różnych miejscach. Jeżeli mamy jakiś związek, prawda, nazwijmy go związek X, który ulega redukcji do zredukowanego związku X, to chemia głosi, iż te elektrony służące do redukcji, czy protony, muszę skądś pobrać. Czyli muszę jednocześnie coś utlenić. Komórka niekoniecznie chce coś utleniać i na przykład coś niszczyć. Dlatego znalazła super rozwiązanie w postaci takich dinukleotydów, którymi niejako zastępuje ten drugi czynnik redoksowy. W tym przypadku, jeśli to się redukuje, to tu się musi utlenić, czyli na przykład taki NADH zredukowany wam się utleni do NAD+. Ale teraz w zupełnie innym, nawet przedziale komórki, w mitochondrium czy w jakimś innym miejscu syntezy na przykład lipidów w siateczce, mogą takie związki być tak jakby przenoszone, czyli co się wydarzy, moi kochani? Na przykład taki NAD sobie może gdzieś powędrować w inne miejsce komórki i ten NAD plus może tam ulec redukcji do NADH, jednocześnie utleniając coś, czyli jakiś związek Y będzie utlenionym związkiem Y. Także zobaczcie, że nie muszę w jednym miejscu trzymać redoksów. Mogę sobie teraz tym tutaj gdzieś wrócić i w ten oto sposób takie transfery tego NADU, FAD jest specyficzny, też jest powiedzmy przenośnikiem protonów, elektronów, ale on jest bardzo specyficzny, on jest związany jako kofaktor, można powiedzieć, enzymów cyklu Krebsa, więc nie pływa sobie tak wolno w komórce, dlatego też jest go bardzo mało, w jednym miejscu się go uczymy, tak, że tam powiedzmy w cyklu Krebsa powstaje gdzieś tam jeden zredukowany FAD na jeden cykl Krebsa, natomiast tych NADów jest i w glikolizie, i w reakcji pomostowej, prawda, i tutaj w Krebsie dużo, bo te NADy są dosyć mobilne i mogą właśnie przenosić tak jakby pomiędzy redoksami. Czy to jest energia komórkowa? Niekoniecznie jest to energia komórkowa, ale jest to przenośnik protonów i elektronów. Dobra. Dalej, co mamy wiedzieć na maturę o stężeniu substratu? Chodzi o enzymy. Och, no cóż, mamy rozumieć, a nie wiedzieć. Tego się nie da zakuć. Stężenie substratu bardzo mocno kierunkuje nam tak jakby szybkość reakcji, bo wiecie, że z jednym z czynników, które warunkuje szybkość reakcji, jest stężenie substratu, poza temperaturą, poza właściwym pH. Dlatego, czekajcie, zatrę to sobie w bardzo szybki, choć brutalny sposób. Także dobre pytanie.
stężenia substratu, co ja mogę o nich powiedzieć? Pamiętajcie, że w tych niższych stężeniach substratu bardzo ładnie widać, tak jakby jak enzym zachowuje się w stosunku do takiego substratu, czyli widać, jak szybkość reakcji rośnie, bądź jest szybciej czy wolniej rośnie. I tam właśnie będziemy wyznaczać stał Michaelisa. Już to tłumaczę i jakie przychodzą mi pomysły odnośnie tego stężenia substratu, moi drodzy. Otóż, jeżeli tak jakby rozumienie tej szybkości i efektywności enzymu. Wy bardzo często macie w mózgach taką wyobrażenie, że jest enzym i jest reakcja. Jeden enzym, jest reakcja albo jej nie ma. W rzeczywistości całą tę szybkość, kinetykę zachodzenia danego procesu musimy rozumieć jako wiele, 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 wiele pracujących enzymów, z których niektóre mogą być zablokowane, inne mogą być pobudzone jakoś aktywatorem, inne mogą być zostawione samopas. I gdybym ja miał taką reakcję, którą o nazwę reakcją A i taką reakcję, które nazwę reakcją B, tu dajmy, że to jest 100%, czyli tak zwana Vmax, czyli maksymalna szybkość enzymu. I to też nie jest powiedziane, że 100 cząsteczek enzymu A osiągnie taką samą szybkość w czasie przemian, bo to jest inny parametr enzymów. Gdybym ja miał tu na przykład liczbę obrotów, czyli tak zwaną liczbę, ile w ciągu minuty enzym, jeden enzym przemieni substratu w produkt, to mogłoby się okazać, że enzym A ma taką liczbę obrotów, a enzym B ma taką liczbę obrotów, czyli jest wolniejszym enzymem. Dlatego my zawsze sprowadzamy nie do liczby obrotów i nie stosujemy takiego parametru na maturze, jaka jest de facto szybkość obróbki tego substratu w produkt. Tym się nie zajmujemy. Zajmujemy się natomiast tak jakby uśredniając to do maksymalnej prędkości, czyli zakładamy, że enzymy, po prostu każdy z nich może osiągnąć swoją Vmax, takie typowe dla danego enzymu jako 100%. No i teraz, co to będzie ta stała Michaelisa i ta zależność od substratu? Zawsze bierzecie sobie połowę Vmax i patrzycie, w jakim stopniu ten enzym tak jakby przeprowadza, w którym stężeniu on osiąga połowę swojej maksymalnej szybkości. I teraz możecie powiedzieć, że enzym A ma większe powinowactwo do substratu niż enzym B na podstawie tak jakby dwóch parametrów. Albo sobie możecie przeciąć to poziomo i powiedzieć co? Że enzym A osiąga połowę szybkości już w mniejszym stężeniu, a enzym B dopiero osiągnie w wyższym stężeniu, bo to jest stężenie substratu. Dlatego A lepiej, skuteczniej się łączy z enzymem, chociaż nie wiem, jak długo trwa proces obróbki, jak długo ten substrat tam siedzi, i czy wyjdzie po ułamku sekundy, czy po sekundzie, także nie wiem nic o szybkości obrotów, wiem natomiast tak jakby o wiązaniu, tak, jakości. Dlatego w ogóle pomijamy szybkość obrotów, skupiamy się po prostu na tym zwykłym powinowactwie. Natomiast możecie też powiedzieć w pionie, robiąc kreskę i powiedzieć, że przy danym stężeniu, dla wybranego stężenia, oczywiście to musi być stężenie z tego zakresu niskich stężeń, bo jak ja tu sobie zrobię to stężenie, na przykład jakieś Y stężenie, to widzicie, że enzymy pracują tak samo wydajnie na zasadzie 100% wydajności. Właśnie w tych niższych stężeniach dla danego stężenia widzę, że przy tym stężeniu X enzym A pracuje tak szybko, a enzym B pracuje z taką szybkością swoich maksymalnych zdolności, tak jakby pracy, dlatego widzę, że A ma lepsze powinowactwo, większe powinowactwo, lepiej łączy się z substratem. I dla komórki, co jest efektem, tak jakby tym docelowym skutkiem, że enzym A będzie dobrze, czy dość szybko przemieniał cząsteczki,
już przy niskich stężeniach, czyli nie muszę tyle napakować do siebie, żeby enzym dobrze działał, bo już w niższych stężeniach on dość dobrze działa. I to się stosuje właśnie, a jeżeli było takie zadanie, że macie dwa enzymy, jeden enzym cytozolowy, nazwę go E-cyt, a drugi enzym był mitochondrialny i tam nie pamiętam już, który, chodziło o to, że jeden z nich miał bardzo duże KM, a drugi miał małe KM. No i było powiedziane chyba, że szlak trafił, jakaś tam mutacja zaszła i szlak trafił enzym mitochondrialny i w komórce działała tylko jego cytozolowa forma, a tego enzymu mitochondrialnego nie było. No i trzeba było się ustosunkować do tego, czy będzie to bardzo odczuwalne przez komórkę, czy raczej ta zmiana będzie niezbyt mocno odczuwalna. No i teraz trzeba wiedzieć, że jeśli KM, bo jest to takie właśnie KM, to jest to stężenie, przy którym mamy połowę szybkości, to jeśli jest małe KM, blisko zera, to znaczy małe KM to jest bardzo duże powinowactwo. Duże KM to jest małe powinowactwo. Dlatego jeśli szlak trafił enzym o małym powinowactwie, to umówmy się, że w małych stężeniach i tak ten enzym słabo działał, dlatego enzym cytozolowy o małej wartości KM da sobie dobrze radę przy niskich stężeniach, bo on i tak będzie wydajnie działał niż ten, który dopiero potrzebuje dużych stężeń. Więc to tak jakby w ten sposób trzeba rozumieć te stężenia. Oczywiście stężeniem enzymu ja mogę regulować metabolizm. Im więcej enzymu produkcja, prawda, tym szybciej działa mi reakcja w komórce, a jak dokonam degradacji enzymu, najczęściej przy udziale proteasomów, czyli oznakuję takie białka, tak jak inne białka, ubikwityną, dokonam ubikwitynacji białka enzymatycznego, to wówczas ono przez proteasom zostanie zniszczone i spadnie mi relatywnie szybkość danej reakcji, efektywność działania takiego enzymu, będę miał mniej cząsteczek przeprowadzających reakcję. Oczywiście to nie są regulacje krótkoterminowe, tak komórka się nie zachowuje na krótką metę, jak chce szybko coś zwolnić, potem przyspieszyć, potem zwolnić, ona nie będzie produkowała i niszczyła. To są raczej długoterminowe takie regulacje metaboliczne, wiedząc, że z wyprzedzeniem, że przez ileś na przykład miesięcy, tygodni nie będzie mi potrzebna dana reakcja na takim poziomie. Także tak to wygląda. A czy można mówić o denaturacji, gdy zabierzemy wodę z białka? Łukasz, nie bardzo rozumiem, co to znaczy wodę z białka, bo w środku białka nie bardzo jest woda, bo rdzeń jest hydrofobowy. Rozumiem, że z powierzchni białka, jeśli odłączysz wodę, albo zmieniając pH, kiedy białko wówczas uzyskuje najgorszy stosunek, tak jakby plusów do minusów, jest jonem obojnaczym w punkcie izoelektrycznym, czyli uzyskuje najgorszą rozpuszczalność i się wytrąca, albo dodasz dużo soli, jonów, mocnych jonów, które odbiorą w cząsteczki wody od białka, czyli wysolisz białka, wysalanie jest związane z koagulacją, z definicji naturalnie ma być, Łukasz, odwracalna. Denaturacja to musi być mocny czynnik denaturujący, nie zabierać białka, jakiś niepolarny rozpuszczalnik, który niszczy strukturę oddziaływania hydrofobowe, jakiś polarny na przykład, polarne cząsteczki, no, stosuje się guanidyny, odstan guanidyny albo na przykład stosuje się mocznik w wysokich stężeniach, one będą działały na strukturę białka, kwasy, zasady, nawiązania jonowe, metale ciężkie, nawiązania siarczkowe, więc tutaj to są denaturacje, zniszczenie tych oddziaływań pomiędzy strukturami wtórnymi białka, czyli drugo, trzecio, czwartorzędową, pomiędzy tymi grupami, a nie zabieranie wody, bo dodanie wody przywróci ci funkcję białka, także trudno jest powiedzieć, robi się, Łukasz, na przykład tak zwane no odsącza się, czy w ogóle się odbiera wodę, wysusza się takie białka w postaci pudru, proszku i to też jest dalej to białko, czyli jak jest to białko, to znaczy, że nie zdenaturowało. No, tak ja bym to interpretował i w ten sposób odpowiem. Metabolizm, Marta, trzymamy kciuki za piątkowy metabolizm. Patrzę, czy jeszcze jakieś pytanie.
Dlaczego inhibicja wraca do Vmax? Już zaraz wytłumaczę te inhibicje. Dobra. Natalia, cyjanowodór jak działa na enzymy? No oczywiście jak kwas po pierwsze może działać, anion, czyli niszczyć wiązania jonowe, natomiast nie na wszystkie te cyjankowe będą działać, na przykład łączy się trwale z oksydazą cytochromową i dlatego umierasz, ale nie ze wszystkimi enzymami się łączy, to musi być specyficzne połączenie na zasadzie konkretnej inhibicji, także cyjanki to nie to, że wszystkie enzymy ci szlak trafia, tylko konkretne. Natomiast jako kwas w dużym stężeniu będzie działał na wiązania głównie jonowe. W pierwszej kolejności zaburzał, oczywiście też może zaburzyć jako kwas pH, czyli też oddziaływać na, powiedzmy, oddziaływania jakieś wodorowe, odkształcenia. Także tutaj mechanizm takich konkretnych cząsteczek raczej bym unikał odpowiedzi ogólnych, a na konkretnym przykładzie to trzeba konkretny enzym powiedzieć, który hamuje, a nie wszystkie. I teraz tu coś miałem, takie pytanie o jakiejś inhibicji. Natalia pyta, nie rozumie, dlaczego kompetycyjna wraca do Vmax. To teraz może te dwa rodzaje inhibicji jako regulatorów metabolizmu, bo to jest dość istotne, żeby to tak jakby zrozumieć dobrze, nie zakuć z książki, tylko zrozumieć. Mamy więcej rodzajów inhibicji, mamy inhibicje różne mieszane, akompetycyjne, kompetycyjne, niekompetycyjne, także tutaj odmian możliwości jest wiele. My się skupiamy na takich dwóch głównych na maturze. Jedna inhibicja to będzie kompetycyjna, kiedy, wyobraźcie sobie, macie enzym, do którego ma pasować konkretny substrat, prawda? On się połączy, kompleks enzym-substrat, obniżenie energii aktywacji, no, naprężenia powodują właśnie obniżenie tego progu energetycznego i może zajść reakcja. Ale jeśli inhibitor jest też pasujący do tego enzymu, to wtedy następuje taka dziwna rzecz i mamy tak naprawdę dwa przypadki, tak jakby, jak chciałbym, żeby mój uczeń to rozumiał, żebym wiedział, że poradzi sobie, prawda, z takim problemem, nie tam zakuć gdzie, co i jak, tylko pierwszy przypadek, jeśli siła wiązania inhibitora, i będę pisał jako inhibitora, jest podobna do siły wiązania substratu. Czyli tak naprawdę połączenie substratu i jego wyjście i połączenie inhibitora i jego wyjście, bo pamiętajcie, tu nie ma żadnych kowalencyjnych oddziaływań. Oczywiście inhibitor może się związać kowalencyjnie, ale wtedy umarł w butach. Jest nieodwracalna wtedy inhibicja. Ale generalnie przy większości takich przypadków, można tak to zrozumieć, skoro substrat wchodzi i wychodzi, bo się nietrwale łączy z enzymem, to inhibitor, który musi być podobny charakterem, kształtem, oddziaływaniami do substratu, też raczej wejdzie i wyjdzie, bo inaczej no, musiałby mieć inną budowę, inny skład, to wtedy niekoniecznie by pasował do tego centrum aktywnego. Więc jeśli siła wiązania tych dwóch substancji jest podobna, to wówczas inhibitor wchodzi i wychodzi, substrat wchodzi, przemienia się, wychodzi produkt. Czyli generalnie występuje tak jakby czasowe przypchanie tego centrum i on wychodzi. Zatem zwiększając stężenie substratu, nawet jak ci inhibitor wejdzie i wyjdzie, to wtedy mnóstwo substratów wbije i szansa, że ten inhibitor znowu gdzieś wejdzie, staje się znikoma. Czyli jeżeli zwiększysz na przykład, jeśli masz 10 cząsteczek inhibitora i 10 cząsteczek enzymu, przepraszam, substratu na przykład, tak, to masz szansę 1 do 1, 50%, że ci inhibitor zapcha w danym momencie, przeszkodzi ci w reakcji. Ale jak ty zwiększysz do 10 tysięcy cząsteczek substratu przy 10 inhibitorach, to masz szansę 1 na 1000, że ci inhibitor przypcha reakcję, no to jest po prostu szansa znikoma dla całej reakcji wielu enzymów, więc de facto to jest 0,1% wolniejsza reakcja, to jest nawet nieodczuwalne spowolnienie reakcji. Dlatego mówimy, że inhibitor wówczas tak naprawdę nie ma znaczenia przy tak dużym stężeniu substratu, dlatego reakcja osiągnie Vmax. No dobra, nie osiągnie, bo będzie to tam o jakąś część procenta, troszeczkę jednak wolniej, ale umówmy się, że to jest w marginesie w ogóle statystycznej nieistotności.
A drugi przypadek wiązania takiego inhibitora jest w momencie, kiedy jak inhibitor wejdzie, to siła wiązania inhibitora jest o wiele większa niż substratu. Czyli taki inhibitor jak wejdzie, to on się nie chce odkleić, bo na przykład przypasował mocno tam jakimiś jonowymi interakcjami z centrum aktywnym, to były na przykład jakieś kwasy glutaminowe, jakieś tam inne ujemnie naładowane, a on ma na przykład jako białko dużo lizyny albo jest dodatnio naładowany i on tam po prostu jak magnesik się wkleszczył i trudno mu wyjść. A nie daj Boże, jakoś kowalencyjnie się zwiąże, to już w ogóle praktycznie się go nie da wyrwać. Wówczas taka inhibicja, pomimo zwiększania stężenia substratu, stanie się nieodwracalną inhibicją i te enzymy z tym inhibitorem tak jakby można wyrzucić, zdjąć z roztworu, tak jakby ich nie było. Oczywiście zwiększając bardzo mocno stężenie substratu, w pewnym momencie może uda mi się wyprzeć ten inhibitor na zasadzie efektu tłumu, wyparcia, ale to zależy, jak on się łączy. Dlatego generalnie to, co powiedziałem na samym początku, czyli kompetycyjna powinna być odwracalna, bo zazwyczaj te siły wiązania są podobne, więc zwiększając stężenie substratu, tak masz reakcję bez inhibitora, a tak z inhibitorem, zwiększając stężenie substratu, ja mogę osiągnąć Vmax, prawie powiedzmy, ale generalnie fizjologicznie jestem w stanie to osiągnąć, tyle że muszę użyć nie takiego stężenia substratu, tylko takiego, o wiele wyższego. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę, skoro Vmax jest takie samo, czyli tu napiszę A, tu napiszę B, skoro Vmax reakcji A jest takie samo, pi razy drzwi, co max reakcji B, to tak samo, o tu, to tak samo jedna, druga Vmax będzie taką samą wartością dla tych dwóch reakcji, bo będzie to połowa tej samej Vmax. Dlatego zobaczcie, że enzym A będzie miał tu stałą Michaelisa A, a enzym B będzie miał tu stałą Michaelisa B. Dlatego mówimy, że przy takim typie inhibicji, która jest odwracalna, oczywiście może być nieodwracalna, ale jest odwracalna, typowa. Vmax się nie zmienia, ale rośnie Km, stała Michaelisa, czyli taki inhibitor kompetycyjny, jego objawem w komórce jest nie mniej, nie więcej, a nie wpłynięcie na szybkość maksymalną, tylko tak jakby osłabia wiązanie substratu, bo mu przeszkadza. A jak nazywaliśmy zdolność wiązania substratu? Powinowactwem. Dlatego jak on przeszkadza w połączeniu, to obniża powinowactwo, czyli zwiększa stałą Michaelisa. I rzeczywiście widzę, że taka inhibicja zwiększyła stałą Michaelisa, czyli tak jakby skutkowo jest tyle samo enzymów, miałaś, nie wiem, 132 cząsteczki enzymu i one dalej są w roztworze, tylko każda z nich może pracować, nie to, że któreś się popsuły albo nie działają, tylko tak jakby one osłabiły zdolność łączenia się z substratem przez ten inhibitor. Są tak jakby upośledzone w łączeniu substratu. Stąd taka zmiana KM. Natomiast jakbym miał inhibicję teraz niekompetycyjną, czyli inhibitor będzie się łączył w jakimś innym miejscu niż centrum aktywne, na przykład tutaj i macie taki inhibitor i on jest zupełnie niezależny od centrum aktywnego, a jak się połączy, o tutaj wbije ten jakiś tam inhibitorek, to na przykład tak się zrobi z centrum aktywnym, czyli ono zmieni swój kształt i wówczas substrat w ogóle nie pasuje. I to jest efekt, kiedy taki inhibitor też oczywiście może się wiązać słabo i za jakiś czas wypaść z tego enzymu, aczkolwiek generalnie nie ma jakiejś siły sprawczej, żeby go wyprzeć, bo o ile w kompetycyjnej substrat chce wbić i ten inhibitor siedzi, to on go niejako z kolejki wywala i sam się wbija, jakby była jakaś promocja w markecie, odpychacie tłum, sami chcecie się dopchać, efekt takiego wyparcia. Natomiast tutaj ten substrat nie bardzo, bo
ma jak wyprzeć, bo on go w ogóle nie walczy z tym inhibitorem, więc on nawet jak lekko siądzie, to nie bardzo jest jakaś siła sprawcza, żeby go wypchnąć, można go poprosić, żeby wyszedł, ale nie bardzo on nas słucha, dlatego takie cząsteczki enzymu generalnie jak już się zapchają inhibitorem, to nie jesteście w stanie, żeby on się oderwał i enzym dalej działał. Dlatego mówimy generalnie, że ta inhibicja jest nieodwracalna, bo jak już raz wepchacie się w enzym, to tak naprawdę substrat już się nie połączy. Troszeczkę jak było w tym drugim przypadku tu, że kiedy on się trwale połączy, to ja nie jestem w stanie stężeniem odwrócić. To tak się mniej więcej tutaj dzieje. I teraz jak miałaś 132 cząsteczki enzymu i na przykład użyłaś 32 cząsteczki inhibitora, to tak naprawdę one zapchają ci 32 enzymy i one już są do wywalenia, bo one już nie widzą substratu. Ten substrat odbija się od tego enzymu jak od tysięcy innych cząsteczek, które ignoruje. Dlatego efektywnie zostało ci tylko 100 cząsteczek enzymu, które pracują. Ale one pracują na maksa, tak jak Pan Bóg dał im, że tak powiem, moc sprawczą reakcji, bo one w ogóle, te 100 cząsteczek bez inhibitora, ani nie są osłabione, ani nic je nie zapycha raz na jakiś czas. Dlatego mając wykres, tak wygląda reakcja A bez inhibitora. I teraz, dla przykładu, jeśli mieliście 100 cząsteczek enzymu i 10 cząsteczek inhibitora, no to 10 inhibitorów zapchało 100 enzymów, czyli 90 działa normalnie. Czyli reakcja będzie o tak zachodziła. O, przy 10 cząsteczkach inhibitora, czyli będzie zachodziła na 90%, a nie na Vmax. Ale nigdy nie osiągnie Vmax, bo ich już nie odzyskamy, chyba że ten inhibitor samoistnie jakoś się odczepi, no ale to wtedy my tego nie sprawiamy, to on sam się odczepie. Jeżeli natomiast użyłabyś nie 10, a 50 cząsteczek inhibitora, to zostaje ci tylko 50 funkcjonalnych enzymów, a 50 jest skwaszonych. Dlatego taka reakcja poszłaby ci przy 50 cząsteczkach inhibitora na 50%. Nie potrafię powiedzieć, czy inhibitor spowolni, czy zatrzyma reakcję. To zależy. Jeżeli dasz go na tyle dużo, że zapchasz wszystkie enzymy, to reakcja będzie zero. Jeśli dasz go połowę stężeniowo, to wtedy reakcja będzie zachodziła na 50%. I skoro to było Vmax reakcji A, to była 1/2 Vmax reakcji A, czyli o gdzieś tu było Km dla reakcji A. Ale zwróćcie uwagę, że teraz, jeżeli to jest moje nowe Vmax, to tu będzie 1/2 Vmax, bo przy takiej kompetycyjnej Vmax maleje, widzicie, że maleje Vmax, ale jak sobie zrobię, to zobaczcie, że Km jest w tym samym miejscu. I to ma totalnie super sens. Dlaczego? Bo jak zapcham taki, zniszczę taki enzym takim inhibitorem, bo dla mnie on jest zniszczony, bo ma zupełnie zmieniony kształt centrum aktywnego, to jego nie ma de facto. Czyli ja mam wolniejszą reakcję, bo mam mniej enzymu, mam mniejsze stężenie enzymu, dlatego zachodzi. Ale każdy pracuje na swojego maksa, ciap, 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 po prostu przerabia te substraty na ile może. A skoro przerabia dokładnie tak, jak Pan Bóg mu powiedział, że ma przerabiać, to Km się nie zmienia. On ma takie samo powinowactwo, bo nie jest zapchany inhibitorem. A jak jest zapchany, to go nie ma, czyli spada ci stężenie. I teraz znowu, czy może być tak, że jednak substrat próbując tu wbić wyprze ten? No pewnie może być, ale czy musi? Raczej nie. Wiecie, to jest przy takich ilościach najróżniejszych enzymów, inhibitorów, nigdy nie ma, nigdy, nigdy nie ma zawsze. Dlatego my musimy trzymać się pewnych ram i bardzo często takie inhibicje, jak na przykład na farmacji określają po dodawaniu inhibitora i sobie liczą tam, jakie są tam zestawy Michaelisa i z różnych tam wykresów, to się okazuje, że mamy inhibicje mieszane, czyli zachowujące się trochę jak kompetycyjna, trochę jak niekompetycyjna, tak jakby te efekty nie są takie zero-jedynkowe, jak my się uczymy na maturze. Ale już pewnie się zdążyliście przekonać, że prawda prawdziwa jest troszeczkę inna niż prawda maturalna. My na maturę musimy omijać pewne wyjątki,
zdawać sobie o nich sprawę, ale nie odpowiadać w arkuszu wyjątkami, tylko ogólnie regułą. My musimy jakoś uprościć pewne procesy, bo nie da się mówić o bardzo skomplikowanych procesach, tylko o ich jakichś takich bardzo zero-jedynkowych tak jakby wersjach, żeby zrozumieć proces. A później na studiach można wprowadzać pewne modyfikacje, pewne odmiany i uczyć się dalej, ale macie już te podstawy. Także mam nadzieję, że te inhibicje są do zrozumienia, a nie do zakłucia. Dobra. Tu poczytam, czy jakieś pytanie padło. Czy proteoliza to ubikwitynacja? Nie, ubikwitynacja, Kasiu, to jest przyłączenie ubikwityny, który dopiero jest sygnałem dla proteasomu do proteolizy, czyli to nie jest to samo. Podczas proteolizy oczywiście ubikwityna się uwalnia i może być ponownie wykorzystana. A, witamy, Michał, trochę tutaj się nagadałem, więc popisaliście. Słuchajcie, w ogóle tam jest jakaś chyba nowa grupa powoli założona, z tego co tutaj słyszałam, ale staruszki, studenciaki, weź ta nie wbijajcie już do tych młodzików, bo znowu się tam zrobi, że tak powiem, targowisko studenckie i kto gdzie mieszka i za ile wynajmuje mieszkanie, w jakiej dzielnicy Gdańska, więc raczej dajmy młodym szansę na niespamowanie takimi rzeczami, tylko niech się uczą do matury. A proszę bardzo, Natalio, po to tu jestem, żebyście minimalnym kosztem potem obciążenia mózgu rozumieli. Dobra, czy jest jeszcze jakieś pytanie konkretne, może o enzymy? Bo jak nie, to coś wymyślę jeszcze. Czy enzym może być połączony jednocześnie z inhibitorem i substratem? Tak, może być, Haniu, to są właśnie te inne rodzaje inhibicji, gdzie na przykład może być tak, że na przykład substrat wszedł, a inhibitor zabrania mu wyjść i tam w ogóle się powinowactwo nie zmienia, szybkość się zmienia, w sumie powinowactwo chyba też, bo jak nie może wyjść, to osłabia jego zdolność powinowactwa, czyli wolniej przerabia, tak, tak, tak. Także tu, Haniu, zgodzę się, że w jakichś podręcznikach może być tak, że inhibitor zapobiega wyjściu, a nie wiązaniu, dlatego inaczej to się w ogóle zaczyna zachowywać. Dobra. No dobra. Co jeszcze może być o enzymach? No, inhibicje są ważne, stałe Michaelisa są ważne. Oczywiście nie będziemy mówić, jak tam temperatura wpływa na enzym, bo to jest rzecz oczywista. Co to jest denaturacja i koagulacja? Nie mylcie tych dwóch procesów. Z tego, co w podstawie programowej jest napisane, uczeń ma wiedzieć, że denaturacja jest nieodwracalna, chociaż tak, wiem, że są renaturacje niektórych białek, natomiast koagulacja jest odwracalna, tak, wiem, że są niektóre koagulacje nieodwracalne, ale wy macie naturalnie mówić, że koagulacja, która najczęściej jest po prostu wysoleniem białka, po dokonaniu dializy i odsączeniu tych jonów od wielkocząsteczkowych białek, bądź po prostu w jakiś tam sposób rozcieńczeniu takiego roztworu, obniżeniu stężeniu soli, te białka z powrotem stają się rozpuszczalne, wracają do roztworu, także jest to tak jakby proces odwracalny. Znacie jakieś klasy enzymów? Tak, czy inhibicja allosteryczna, generalnie właśnie ta allosteryczna, gdzie łączy się w innym miejscu niż centrum aktywne, będzie nazwana naturalnie właśnie tą niekompetycyjną inhibicją, ale mówię, nie chcę tutaj tak jakby wchodzić w sprawy takich już mega szczegółów różnych rodzajów inhibicji enzymatycznej, bo dobra, zdradzę wam, że w środę będzie biolowieczorek, nie biolowieczorek, biochemiczny wieczorek,
tydzień temu już prowadziłem dla studentów taki biochemiczny wieczorek z obliczeniami chemicznymi. Jutro pani profesor o 20 będzie prowadziła taki biochemiczny wieczorek z grupami funkcyjnymi i rozpoznawaniem związków, ale jako, że to są takie chemiczne aspekty, które inne uczelnie medyczne nie mają, bo mają biochemię, a my mamy biochemię z elementami chemii, to już później od 8 bodajże, od 8 będziemy puszczać te nie tylko na kanale WUMOWSKIM, ale też na otwartym pewnie kanale YouTube'owym. Także jak ktoś będzie chciał sobie posłuchać o białkach, potem o enzymach, potem o cukrach, o nukleotydach i tak dalej, poprzez aminokwasy, krew, wątrobę, będziemy robić takie krótkie podsumowania z rozwiązywaniem zadań z testów właśnie, jakie istnieją na egzaminie z biochemii na studiach. Także tam będzie już bez trzymanki jazda, jeśli chodzi o właśnie takie powtórzeniowe rzeczy, przy czym to będzie bez możliwości pisania niestety z boku, bo zaspamujecie straszliwie, także, ale coś takiego pewnie też uruchomimy, tylko jeszcze się zastanawiamy. Też ma Michał z elementa, no bo mówię, to czasami trzeba powtórzyć te chemię, bo tam bufory są, tam jakieś są rzeczy, więc żeby no, potem wiadomo było, co to jest zdolność buforowa białek, prawda, w osoczu albo coś takiego. A, no dobrze, a cóż tu jeszcze można wam powiedzieć o tym metabolizmie? Trochę się wybiłem przez Michała, jak zwykle, bo zaczyna dominować na czacie. Enzymy, inhibitory, stężenia, aktywatory też jest coś takiego, jak różne aktywatory mogą być różnego rodzaju, czasami traktowane enzymy mogą być aktywatorami, na przykład enzymy, które odetną kawałek jakiegoś nieaktywnego białka i to białko stanie się aktywne, od choćby tak jak enterokinazy robią z trypsynogenem, aktywując go do trypsyny, to też można zaliczać jako aktywatory, takie enzymy działające aktywująco. Co jeszcze, albo na przykład jak uczycie się kaskady krzepnięcia krwi, że jakieś czynniki typu tromboplastyna, trombokinazy będą aktywowały protrombinę w trombinę, takie coś też może być, mogą to być jakieś jony potrzebne do aktywacji, tak jak na przykład polimerazy potrzebują, polimeraza DNA, magnezu, więc tutaj taka rzecz. Były rodzaje inhibitorów. Poprawiasz. Dobra. CAMP. Ale to jest tak jakby CAMP, jony wapnia, tlenek azotu, NO, mogą być tak zwanymi przekaźnikami wtórnymi. Nie, bez przesady. Białko G to już bez przesady. Zaraz powiemy sobie tak, Haniu, dzięki, o tych klasach enzymów. Natomiast CAMP to jest taka specyficzna cząsteczka sygnałowa w komórce, ona jest przekaźnikiem wtórnym metabolizmu. Wy się uczycie jej naturalnie po prostu przy hormonach, kiedy hormony o charakterze niesteroidowym nie wchodzą przez błonę do komórki, zatem receptor błonowy wykryje taki hormon, ale żeby przekazać do środka sygnał, między innymi Michał przez białko G, jego podjednostki, właśnie będzie mógł uruchamiać cyklazę adenylanową, która produkuje CAMP, czyli taki cykliczny adenozynomonofosforan, on generalnie jak macie rybozę, adeninę i tu jest CH3, to właśnie o tak mniej więcej on się tu połączy przez tę właśnie cykliczną formę utworzy, dlatego to będzie CAMP, taka cząsteczka sygnałowa. Dobra, najpierw Hania, dehydrogenazy, oksydazy, to oksydazy, tak, dehydrogenaza to oksydaza, klasa w ogóle oksydoreduktaz. I tu też są mylone czasami, jedne nazwy to będzie oksydaza, na przykład ksantynowa, natomiast inne to będzie dehydrogenaza mleczanowa albo coś takiego, także tutaj czasami te enzymy mają po prostu nazwę dehydrogenaza, czasami mają oksydaza, także tutaj różnie możemy spotkać te enzymy, natomiast takie klasy, które powinniście maturzyści znać, moi drodzy,
to jest jedna klasa bardzo dla Was główna, to są hydrolazy, czyli enzymy, które rozkładają wiązanie, przyłączając tam wodę, tak jakby proton, wodór i OH, uzupełniając to wiązanie, czyli wszystkie enzymy trawiące, enzymy takie jak właśnie te lipaza, amylaza i też w lizosomach one są wewnątrzkomórkowo, a druga klasa, którą powinniście znać, to są właśnie oksydoreduktazy. One są w peroksysomach, jeśli chodzi o takie detoksykujące funkcje, natomiast mogą być też w różnych układach, w siateczkach, także to one głównie przy redoksach i przemianach różnych grup, a także detoksykacji będą brać udział. Pozostałe enzymy raczej w ogóle nie przydadzą Wam się na maturę, są jeszcze jakieś izomerazy, liazy, ligazy, transferazy, także tutaj będziemy mieli więcej tych klas, natomiast te dwie uważam, że są tak jakby krytyczne dla maturzystów, żeby zdawać sobie sprawę o tym. Dobra, o proteolizie coś może, ale Haniu, ta proteoliza to jest tak jakby, jeśli chodzi o aktywację, no to tak zwana ograniczona proteoliza, czyli na przykład masz białko takie, które o w ten sposób wygląda i teraz okazuje się, że jak odetniesz kawałek takiego białka, tak na przykład pepsyna jest przez niskie pH aktywowana, odetniesz tu, czyli tak zwana ograniczona proteoliza i ten fragment wywalisz, i to też jest oczywiście specyficzne odcięcie, nie jakieś tam losowe, nie wiadomo jakie, to okazuje się, że taki enzym nagle uzyskał jakieś centrum aktywne, które przyłączy substrat, dzięki temu, że na przykład właśnie dokonałaś takiej ograniczonej proteolizy. Natomiast nie jest to zbyt częste, ale taki mechanizm proteolityczny nie niszczenia związku, tylko docięcia go, żeby miał kształt, też rzeczywiście działa. Pamiętajcie, że chyba najczęstszą regulacją metabolizmu to jest po prostu fosforylacja danego enzymu, czyli jak to działa generalnie. Kinazy to enzymy fosforylujące, czyli macie na przykład taki kształt i teraz jak dołączycie fosforan, najczęściej przyłączenie fosforanu to jest stworzenie większego związku, czyli na przykład o coś takiego, no to wiemy, że jest to reakcja raczej złączenia wymagająca w pewien sposób dostarczenia energii, więc najczęściej z ATP jest ta energia dostarczana i jednocześnie powstaje ADP. Zwróćcie uwagę, że przy takiej metabolicznej reakcji to jest zupełnie co innego, jakbym tak napisał, ATP jako energia daje ADP plus PI, to jest tylko dostarczenie energii. Wszystkie atomy, wszystkie elementy dalej wychodzą mi. A tu nagle to, patrzcie, z ATP powstało ADP. Co się stało z fosforanem? Taki zapis sugeruje mi, że doszło do fosforylacji, czyli ten fosforan zamiast odlecieć, on się przyłączył do związku. Związek, taki jak białko, możemy fosforylować przy grupach OH trzech aminokwasów, seryny, treoniny i tyrozyny, dlatego mamy odpowiednie kinazy serynowo-treoninowe, tyrozynowe, więc tutaj będziemy mieli do czynienia z przyklejaniem fosforanu do pewnych aminokwasów, czyli z fosforylacją białek. I teraz taki fosforan, jako że on jest silnie ujemnie naładowany, bo fosforan, wiecie, że tak jakby ma ładunek ujemny, to jest kwas, on oddziaływuje po przyłączeniu kowalencyjnym, tym ujemnym ładunkiem, na aminokwasy, które tu są. Jeśli są to aminokwasy ujemnie naładowane, czyli tak zwane kwasowe, polarne, kwasowe, one uciekają od tego minusa. Jeśli są to różnego rodzaju zasadowe aminokwasy, takie jak lizyna, histydyna, arginina, one będą lgnęły do tego minusa, bo będą się przyciągały elektrostatycznie. Dlatego takie białko się nagnie w pewien sposób, tak jak zbliżanie magnesa do ułożonych równo szpileczek. Te szpileczki Wam się wszystkie powariują, poprzyklejają do tego magnesu. Dlatego zazwyczaj się rysuje inny kształt po i przed fosforylacją. I teraz taka fosforylacja albo włączy białko, czyli macie pierwszy mechanizm, białko nieaktywne versus białko aktywne, albo na odwrót, to białko, ten enzym był aktywny, a po fosforylacji stał się nieaktywny. Oczywiście wydaje mi się tak
teraz rzucając na oko, nie robiąc jakiegoś rachunku sumienia, że ten pierwszy model, że fosforylację aktywują, jest chyba częstszym modelem, aczkolwiek są też enzymy, choćby przy syntezie glikogenu czy rozpadzie, które właśnie działają na odwrót, czyli fosforylacja enzymów powoduje unieczynienie takiego enzymu, który wywołuje produkcję, jakąś reakcję. Także fosforylacja jest takim szybkim on-off, który powoduje szybkie dosyć zmienianie aktywności danych białek. Dobra. To Michał, ty się w końcu na medycynę dostałeś, czy dalej gdzieś tam w kierunkach farmaceutycznych krążysz? Dobra. Michał uciekł, miłego dnia. Czy jeszcze są jakieś pytanka do mnie? Reduktazy bardziej za redukcję, tak? Natomiast oksydazy za utlenianie, natomiast oksygenazy za zabawy z tlenem. Dobra. Tak patrzę, ale gadacie, pytań za bardzo nie ma. Haniu, ujemne sprzężenie zwrotne. Proszę bardzo, nie ma problemu. To jest tak jakby regulacja aktywności cząsteczek enzymu. Natomiast mogę sobie regulować aktywność całego szlaku, czyli wybranych enzymów w szlaku metabolicznego. I tu też jest dużo błędów na zasadzie, że uczniowie często mówią o danej reakcji, a pytanie jest, jak ona wpłynie na szlak katalizowanych reakcji. Nie piszcie wtedy o reakcji, napiszcie, że reakcja tam się zatrzyma albo coś tam jest hamowana, ale co się stanie ze szlakiem? No przecież to jest oczywiste, że jak reakcja szlaku jest zahamowana, to szlak też. To napisz to, jak to jest takie oczywiste i nie sprawia ci problemu napisanie tego, bo to jest dopiero odpowiedź, jak to wpłynie na szlak, a nie na pierwszą czy drugą reakcję takiego szlaku. Generalnie mamy do czynienia z różnego rodzaju inhibitorami, cząsteczkami końcowymi, czyli mam na przykład A, B, C, D, E, czyli mam tu reakcję szlak katalizowany, kontrolowany czterema enzymami, enzym pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Zazwyczaj jest tak, że te substancje pośrednie, tak zwane produkty, nie są do końca nam potrzebne. Oczywiście mogą być potrzebne, bo taki metabolit może być na przykład metabolitem G, H, a H może wchodzić na przykład do jakiegoś tam, powiedzmy, cyklu, gdzie Z jest akceptorem H, powstaje Y, T i tak dalej, a wychodzi nam tutaj jakiś tam w ogóle X. Tak, także to wszystko może być połączone ze sobą. Natomiast nie przesadzajmy, spójrzmy na taki zwykły szlak, który gdzieś tam sobie biegnie. Taki produkt końcowy, który na przykład A było kółeczkiem, B było przeciętym kółeczkiem, C dokleiłem kółeczko takie, D enzym dokleił jeden różek, a E zakolorował, chociaż żeby kształt było, to na przykład tu dodał kolejne kółeczko. I teraz zobaczcie, mam pewne przemiany step by step, nie rewolucja, a ewolucja. Każda reakcja ta doda OH, ta coś utleni, ta coś zmieni, tamta coś z kolei odejmie, ta utworzy wiązanie podwójne poprzez odwodnienie i tak dalej, różne elementy szlaku. I teraz enzym A, czyli ten enzym, którego A jest substratem, enzym pierwszy, on musiał wyglądać jakoś tak, prawda? O, hops, żeby jego centrum aktywne pasowało do kuleczki. Natomiast za Chiny Ludowe nie wciśniecie tego tutaj. Dlatego po pierwsze mogą spytać, czy jest to inhibicja kompetycyjna, czy niekompetycyjna. Ja bym strzelał od razu w niekompetycyjną, może przez przypadek albo jakieś tam sporadyczne, oczywiście może być, ale generalnie myśląc typowo jak maturzysta, wiele przemian mocno zmieni kształt cząsteczki, dlatego mocno zmieniony kształt cząsteczki nie będzie pasował do wyjściowego centrum aktywnego, bo ten wyjściowy kształt będzie zupełnie inny, dlatego musi pasować do innego miejsca niż centrum aktywne, czyli do jakiegoś centrum pewnie allosterycznego, dlatego to będzie inhibicja raczej niekompetycyjna.
I druga rzecz, nie można mówić, że związek E stanie się inhibitorem, bo on cały czas jest inhibitorem, tylko jeżeli jest mało E w komórce, to on jako inhibitor bardzo słabo hamuje enzym pierwszy, czyli ta inhibicja, którą tu narysuję o minus, sprzężenia zwrotnego, jest bardzo słabiutka, więc ten enzym jest prawie niehamowany albo hamowany w niewielkim stopniu, dlatego pierwsza reakcja może zajść i cały szlak może zajść, produkując E. Natomiast gdy komórka ma już wystarczająco dużo E, wysokie stężenie E, bo na przykład słabo go już zużywa, nie potrzebuje go tyle, wówczas wysokie, duże stężenie E, który jest inhibitorem, powoduje, że ten pierwszy enzym szlaku, tak, jest mocno hamowany, następuje zatrzymanie tej reakcji, tak jak mówiliśmy, jak jest dużo, powiedzmy, cząsteczek inhibitora, to reakcja może nawet spaść do zera, zatrzymanie reakcji tutaj pierwszej, a co za tym idzie, cały szlak zostanie zatrzymany i też produkcja E. I to jest właśnie ta idea sprzężenia zwrotnego, Haniu. Tutaj nic innego nie powinno się wydarzyć, byleby nie mówić, że nagle staje się inhibitorem. Dobra. Ok. No to chyba tyle, jak nie macie więcej pytań, bo tu widzę, że... Znowu jakieś studenckie bardziej sprawy. Maturzyści, nie bójcie się pisać, bo tutaj, jak widzicie, studenciaki zawalają jakimiś chwali pięty, gdzie się podostawali. Bardzo się cieszymy, że udało się. Nie, Anielo, nie będę tłumaczył rybozymów i deoksyrybozymów. Nawet nie znam deoksyrybozymu żadnego. To tutaj ciekawostkę jakąś podałaś, natomiast rybozymy to są katalityczne RNA, więc nie wiem, jak wytłumaczyć, to tak jakbyś powiedziała, wytłumaczyć enzymy. No istnieją, tak, czyli na przykład duża podjednostka rybosomu, rRNA o właściwościach peptydylotransferazy, albo telomeraza jako jej fragment RNA jest traktowana jako rybozym, chociaż to jest enzym, który matrycę ma RNA, czyli tak jakby enzym będący ribonukleoproteiną, ale może być traktowany jako rybozym, ale na przykład snRNA, które dokonuje splicingu, no to jest katalityczne, czyli to jest rybozym. Natomiast jak to wytłumaczyć? No po prostu one działają jak katalizatory, łączą się z substratami, obniżając energię aktywacji. W ogóle życie powstawało na bazie RNA i właśnie pierwsze RNA, dlatego życie powstało z RNA, nie z DNA, bo DNA jest zbyt skomplikowane, żeby je powielać. RNA może się samo powielać, bo ma wystającą nić, więc druga się komplementarnie przyłączy, odłączy i już macie gotową, skopiowaną sekwencję, plus właśnie RNA tych pierwotnych komórek, jakichś tam pierwocin powstających, jakichś koacerwatów, protobiontów, gdzieś tam miliardy lat temu, rzeczywiście mogły one katalizować reakcje, dlatego rybozymy były wtedy pospolite. No i obecnie stawiamy na enzymy, ale mamy jeszcze pozostałości, szczególnie w zabawie materiałem genetycznym jakichś rybozymów właśnie, gdzie te mechanizmy oparte na budowie białek, bardzo pierwotne mechanizmy, tak, mechanizmy powielania, no to tam jeszcze gdzieś tam te występują. Co się składa na koenzymy? Słuchajcie, więc mam nadzieję, Aniela, że nie zbyłem cię zbytnio, ale naprawdę to nie jest maturalne, a nie ma jak tego tłumaczyć, to po prostu istnieje i koniec, kropka, tak trzeba wiedzieć. Natomiast tutaj, co się składa na koenzymy? Moi drodzy, to jest taki podział dość profesjonalny, chociaż książki go już też stosują coraz częściej, że enzym jako enzym może działać sam z siebie. Znamy takie enzymy, które po prostu działają jako część białkowa, czyli nie będące białkami złożonymi, ale bardzo często taki enzym, żeby działał, potrzebuje apoenzymu,
czyli tego, co budujecie na po prostu rybosomie, prawda? Czyli tej części białkowej. Często jest to jakieś tam białko o trzeciorzędowej strukturze, pojedynczy polipeptyd. Mogą to być oczywiście też enzymy podjednostkowe. Może być tu więcej polipeptydów. Ale jak do niego dołączycie tak zwany kofaktor, czyli element, który musi być dołączony, aby działał. I kofaktorami mogą być związki nieorganiczne, czyli tak zwane na przykład jakieś jony najczęściej jako kofaktory do działania enzymu, ale mogą to być też takie kofaktory organiczne, które wówczas będziemy nazywać właśnie albo koenzymami wyjmowalnymi i dołączanymi, albo grupami prostetycznymi. Jeśli coś jest na stałe, taki kofaktor organiczny jest na stałe wbudowany w enzym, to powinien być nazwany grupą prostetyczną enzymu. Jeśli na przykład taka witaminka albo jakiś inny organiczny związek jest potrzebny i może wejść i dzięki temu enzym działa jako całość, bo ma ten organiczny element, ale on jest wyjmowalny niejako, może się odłączyć, czyli służy też do regulacji aktywności w pewien sposób, chociaż bardziej to nie jest tak, że komórka go sama wyjmuje czy dodaje jako regulator, tylko raczej jak go brakuje takiej witaminy, to enzym przestaje działać. Od choćby właśnie przy syntezie kolagenu, gdzie mamy taką hydroksylazę, która prolinę i lizynę hydroksyluje, wówczas nie mając takiego witaminy C jako właśnie takiego elementu potrzebnego do funkcjonowania tej hydroksylazy, to mamy wtedy problem, bo nie potrafimy dobrze tworzyć kolagenu. Nie macie kolagenu, to naczynia krwionośne, ich błony podstawne nie są dobrze sprężystość ich maleje, mogą pękać, dlatego wtedy wirusy, bakterie łatwiej nas infekują, bo te wszystkie nabłonki tracą swoje takie, no można powiedzieć też właściwości, tkanki łączne stają się też upośledzone, łatwiejsze do jakichś tam, nie wiem, uszkodzeń, dlatego właśnie ta witamina C takie zdrowie nam zapewnia, bo daje dobry, elastyczny stan takich naczyń. Dobra, okej. Okay. Hania, nie ma czegoś takiego jak centrum katalityczne tak naprawdę. Jest centrum aktywne, które jest tym miejscem, które katalizuje reakcję, więc de facto ja bym tutaj to traktował jako synonimy centrum katalityczne enzymu. Raczej się tak nie mówi. Po prostu mówi się miejsce albo centrum aktywne, które ma właściwości katalizujące. I często właśnie apoenzym, czyli ta część białkowa nadaje formę, czyli kształt, czyli przypasowanie kształtu substratu, natomiast te kofaktory różnego rodzaju będą nadawały tak jakby swoistość reakcji, czyli czy to ma być utlenianie, czy to ma być redukcja, czy to ma być jakaś tam synteza, jakaś tam, więc to raczej tak się mówi, ale to też jest, koenzymy są organiczne, Paweł, koenzymy są organiczne. Nie wiem, Marta, czy cykl mocznikowy jest usunięty z matury, ja tego nie pamiętam, ja uczę zawsze wszystkiego. Usunięty z wymagań maturalnych, natomiast nie z podstawy, bo podstawa to dokument. Dlaczego jest uważany zamka i klucza za przestarzały, Julita? Bo mówi, że jest sztywne centrum aktywne, a jak jest sztywne i włożę klocek, to jak coś jest sztywne, to nie robi naprężeń. Model zamka i klucza dobrze wyjaśnia dopasowanie, swoistość substratową, chociaż wiemy, że kilka podobnych na przykład cząsteczek może być katalizowanych przez ten sam enzym. Dehydrogenaza alkoholowa może katalizować i etanol, i metanol. No to jak coś sztywnego może włączyć dwa? Czyli już ten model nie jest do końca taki prawidłowy, bo nie wyjaśnia, dlaczego dwie podobne cząsteczki mogą tam wejść. Klucz tylko jeden powinien pasować, a nie dwa dość podobne klucze. A druga najważniejsza wada tego modelu zamka klucza, tego starszego modelu, jest niestety taka, że jak nie ma naprężeń, bo jak włożysz klucz w zamek, tak jak włożysz substrat w sztywne centrum, to tam się nic nie dzieje. A chodzi o to, że ty masz włożyć ten substrat i to centrum ma się dogiąć, a jak ono się dogina, to napręża, dociska, czyli wywołuje naprężenia na wiązaniach, dociskanie związków. I to jest ten taki jakby
czas czy stan, w którym jest tego kompleksu właśnie enzym substrat, w którym jest obniżana energia aktywacji. Dlatego model wzajemnego dopasowania, indukcyjnego dopasowania jest lepszym modelem, nowszym, bo wyjaśnia, dlaczego obniża się energia aktywacji. Model zamka klucza nie potrafi tego wyjaśnić, bo tam nie ma naprężeń, czyli nie byłoby obniżenia reakcji. Bo odkryli inny, wymyślili. To nie było schowane w skrzyni przez Pana Boga miliony lat temu i naukowcy odkopali na Karaibach, tylko raczej opracowali nowy model. O, opracowali, a nie... Ale oczywiście wiadomo, o co chodzi. No co kamień z jonami? No są nieorganiczne. Nie, nie, jonów się, grupy prostetyczne i kofaktory, grupy prostetyczne i koenzymy zalicza się do tak jakby organicznych. O tak się, to tak się kamień zalicza. Organiczne to będzie koenzym oraz grupa prostetyczna. Chem, wow, grupa prostetyczna, przecież tam jest żelazo. Aha, tak, ale to jest chelatowane żelazo w organicznej porfirynie, czyli to jest organiczny związek, a nie sam jon wciśnięty. Także Kuba, ja ci mówię, jak jest tak jakby oficjalnie bardzo mądrze, natomiast ty tak naprawdę masz tylko wiedzieć, że jest apoenzym i koenzym. Tego w ogóle nie bierz pod uwagę. Koenzymy jako cząsteczki regulujące aktywność i tyle. Enzymy, Marianna, nie są apoenzymami, tylko koenzymami, także błąd tutaj w poleceniu. Natomiast najczęstsze witaminy z grupy B chyba bym powiedział. Mogą być z grupy K, ale witamina K, ale najczęściej z grupy B, B2, B6, B9, te wszystkie takie właśnie kwasy pantotenowe, riboflawina. Także grupa B tutaj, dlatego takie ważne są z tej grupy B witaminy. Także tutaj one działają bardzo przy karboksylacjach, przy różnych przenoszeniach grup jednowęglowych. To tutaj rzeczywiście tak. Dobra. No więc właśnie niby fotooddychanie, widzicie, niby tam, bo chyba grzyb pijesz do tego, że tam gdzieś tam no, niby na tej maturze miało coś tam nie być albo być, ale w jednym miejscu niby usunięte jakieś, w drugiej tam w metabolizmie z kolei było, ale i tak to wszystko było na analizę, sorry grzyb, więc jeżeli tam coś, no po prostu trzeba było zanalizować te nazwy, to jak ktoś znał ten proces dobrze z głowy, to zadanie było bardzo łatwe. Jak nie znał, to musiał niestety polegać na mózgu i analizie w stresie, dlatego ja wychodzę z założenia, że lepiej się nauczyć wszystkiego, jak macie zdolności i czas, bo wtedy jest łatwiej to wszystko analizować. Dobra. Matura, grzyb, znowu tutaj wprowadzasz w błąd, uważam. Matura jest tak jakby powinna być z podstawy programowej, a nie z wymagań egzaminacyjnych. No ale okej. Dobra, co tu jeszcze macie ciekawego pytania? Uczyć się metabolizmu z podręcznika? No skąd się trzeba uczyć? Najlepiej z podręcznika, tak? Jeśli macie siłę i podręcznik już opanowaliście, to można poczytać Campbella, ale pamiętajcie, że tam jest dużo za dużo, więc możecie też przegiąć w drugą stronę, także tak to wygląda. Jeszcze jakieś pytanie, czy się powoli rozstajemy? Oj, genetyka to jest kosmos, to nie wiem skąd genetykę najlepiej, po prostu trzeba mieć dobrego nauczyciela, sorry, on to musi wytłumaczyć i pokazać, bo naprawdę, Marta, ja się dostałem na medycynę, ale nie poszedłem, tylko wybrałem biologię. Live. Ale myślałem o medycynie. O medycynie myślałem od najmniejszych lat. Chciałem być lekarzem, ale w Sylwestra w klasie maturalnej mi się odmieniło. Stwierdziłem, że chcę zmieniać świat na zasadzie mikrobiologa. Potem chciałem z maczetą biegać po jakimś lasach i być jakimś nawiedzonym, nie wiem, odkrywcą. Potem stwierdziłem, że chcę żyć w Kanadzie czy gdzieś tam i być opiekunem lasu i jeździć na koniu, aż ostatecznie stanęło na tej biochemii, bo generalnie jednak tak.
Weterynaria też super, bardzo polecam, bardzo polecam. Będą na pewno genetyki na Bielowieczorkach, ale bliżej już końca, tam w drugim semestrze, żebyście w szkole też już to mogli sobie porobić, a nie tak na żywca. Trzeba znać nazwy. Oczywiście, że trzeba. Można napisać, że rozpad glikogenu, chyba że w poleceniu Marta będzie podaj nazwę procesu, wtedy nie unikniesz. Opis wtedy nie jest nazwą. Musi być glukoneogeneza, glikogenoliza, glikogenogeneza. Takie nazwy niestety te przemiany są na maturze. Marta, ja zdawałem z chemii maturę i miałem 6 z matury. Jestem tak stary, że jeszcze miałem maturę na 6, na oceny. Nie miałem procentów. I to były takie matury pisane w szkole, że wziąłem jeszcze maturę koleżanki i napisałem jej biologię na 4 wtedy, bo ona się rozpłakała, że nic nie umiała. Ja byłem w matfizie, ona z biochemii, siedzieliśmy obok siebie, więc zamieniliśmy się maturami i tam pamiętam, że miała coś tam o bakteriach, trzeba było pisać. Bardzo ważne, Marta, fizjo człowieka. To zależy od mojego znajomego Przemka, który gdzieś tam musi się ogarnąć życiowo. Jak to mówi, jest starym lambadziarzem i ma dużo czasu wieczorami, ale jeszcze się nie odezwałem do niego, bo mam tydzień mocno zawalony, ale będę chciał chemiczne też takie igraszki wieczorne zrobić z wami. Dobra. Na razie możecie genetyki obejrzeć jeszcze, póki nie usunęliśmy z naszego kanału. Tam też jest dość fajnie. Ludzie mówią, że to jest krótko i węzłowato, ale najfajniej jest najpierw sobie trochę poczytać tej genetyki, a potem wbić, żeby sobie obejrzeć, bo to, tak jak widzicie, to jest takie skompilowane, ale to na czym się skupić. Jakaś laska napisała, że dostała po 2 naszych tutaj filmach 5, a jej nauczycielka 3 tygodnie to prowadziła i nie mogła z 2 wyjść, bo nic nie rozumiała. Ale to ocencie sami, bo będzie na pewno fotosynteza, będzie oddychanie. Dobra. Do olimpiady nie ma nic. Nie, to jest, można zeszłoroczne brać. Olimpiada nie ma tutaj żadnych obramowań, to po prostu trzeba jechać najpierw dobrze programem, a potem hulaj dusza. Myślę, że Campbell i rozumienie dość dużo daje, ale do olimpiady nawet się nigdy nie zgadzam przygotowywać ludzi, bo dla mnie to jest abstrakcja, to jest po prostu ryzyk fizyk, co tam będzie. Dziękujemy. No dobra, słuchajcie, powoli trzeba się, powoli trzeba się zwijać stąd. Natalia, nie będzie Q&A o mnie. No way, nie dam się. Jak już Kuba idzie spać, a to jest, że tak powiem, hardcore, to znaczy, że już wszyscy powinniśmy iść spać. No zbiory omegi też są całkiem fajne, 50 goli nie do końca to przeglądałem jeszcze, może kiedyś się na to zdecyduję. Tam jest dużo takich pytań problemowych, rzeczywiście dużo z matur jest wziętych, ale dużo też jest jakichś takich IB-owo poprzemienianych, więc trochę na myślenie też podobno fajne. No dobra, bo zaczynacie pisać. Nie trzeba znać nazw kompleksów, absolutnie zgłupiałaś. To 1, 2, 3, 4, już znasz, Julita. A będzie fizjo roślin, to na pewno. Tylko ludzie, no mamy jeszcze tych bielowieczorków do matury sporo, no spokojnie. Co będzie za 2 tygodnie, jeszcze się nie zastanawiałem. Powiem w piątek Izie, która przygotowuje te grafiki, powiem jej, co tam sobie wyśnie i... Pewnie polecimy jakimiś tam aspektami, może takimi bardziej jeszcze prymitywnymi, jak systematyka, kladystyka, grupy monofiletyczne, parafiletyczne, bo to też wam się myli bardzo, ale to jeszcze się zastanowię. Dobra. Kto już jest? Tak, Kamil, ty jesteś mięczak. Kamil. Także jesteś mięczak, a Kuba jest hardcore. Niech tak zostanie dzisiaj. Dobra.
Oczywiście, że uczę w IB, uwielbiam, może nie, wolę A-levelsy, w których uczyłem, znaczy nie uczę teraz w żadnej szkole, tak, ale IB mam certyfikaty i przez lata, grube lata uczyłem w IB, a obecnie prowadzę też kursy IB, także tak, IB jest mocne, mocno dobrze mi znane. A A-levels jestem zakochany w brytyjskich maturach, do których też uczyłem, także to jest super opcja bardzo. No dobra, trzymajcie się w takim razie. Widzimy się za 2 tygodnie. Nie powiem, kiedy fotosynteza, Natalia, bo to jest jedna wielka abstrakcja u mnie w głowie. Ja nie jestem uporządkowany. Ja się budzę i wtedy coś wymyślam, tak? A nie, że mam jakiś rozkład na 3 lata w przód. To by było zbyt nudne w życiu podążać za rozkładem. Także tak, doktorat robiłem z biochemii, takiej bardziej farmaceutyczno-medycznej. Synteza leków antynowotworowych i antybakteryjnych, a potem testowanie ich na liniach różnych, także tak, bardzo biochemiczny. Marta, jak chcesz, to napisz do nas, bo jedna laska się ode mnie z grupy wypisała właśnie z rocznej do najbliższej matury. Nie chcę tu robić reklamy, ale mam jedno jedyne miejsce, które gdzieś od maja nie było już żadnych miejsc u mnie, ale właśnie się laska wypisała, bo wymiękła. Także jak chcesz spróbować dołączyć, to napisz do nas, to wszystko ci powiemy co i jak. Skąd znam dobrze angielski? Bo zostałem zmuszony do uczenia po angielsku w liceum, katastrofalnie mi to szło, ale po roku już coraz lepiej, po dwóch coraz lepiej, a potem w prywatnych szkołach anglojęzycznych i trochę prywatnych takich, jeden na jeden, na Oxford, Cambridge, trochę w Londynie, także generalnie English Division, te sprawy, także no, praktyka czyni mistrza, to po prostu musiałem uczyć i musiałem dukać, aż szło to coraz lepiej. Dobra. Kamil, obiecujesz czy straszysz tym, że masz w koszyku kurs? Słuchajcie, no jak myślicie o WUM-ie, to naprawdę trzecie rozszerzenie wchodzi dopiero w grę już poważnie, bo przy przeliczniku 0,5, a tak samo Kraków w ogóle nie przyjmuje podstawy, więc tutaj naprawdę trzeba myśleć o trzech rozszerzeniach powoli. Dobra. Dobra, idź ta już, ja też idę, bo tutaj nie skończy się. Kursy od biochemii zaczniemy, może się znajdzie ktoś, ale ja się nie chcę brać za takie różne przedmioty ze studiów, bo to naprawdę trzeba po prostu wykładać, siedzieć w tym, ale może kiedyś popytam znajomych z fizjo, albo ktoś będzie chciał coś powiedzieć. Dobra. Marta, nie wiem, co to jest, więc nie odpowiem. Biril. Ja się wyśpię, słuchajcie, bo jutro mam do pracy na godzinę 16, więc pozdro, a wy wstawajcie na 8 do szkoły, haha. Dawid, może coś zrobimy, zobaczymy z tymi dla studentów. Na pewno ruszymy z takimi YouTube'ami otwartymi, tylko zobaczymy, jak to wyjdzie. Filip Maliszewski. Na WUM-ie superowo. Filip, bo ty zdawałeś jeszcze z dobrym przelicznikiem, więc nie wymądrzaj tutaj paszczura, tylko jakbyś miał 0,5 z podstawy, to ciekawe, czy by ci się udało z tymi wynikami. Ja polecam Gdańsk, bo lubię morze i góry. Dobrze. Wolę zajęcia wszelakie. Kamil Ślimak żegna się czółkiem. W sumie przyniosłem go, żeby podrażnić Maćka, a on uciekł. Także tyle w temacie Mariolki. Trzymajcie się, widzimy się nie za tydzień. Dajmy sobie na wstrzymanie, idą święta. Nie przebiorę się za jakiegoś halloweenowego cudaka, bo nie. Chcę odpocząć chwilę, bo pamiętajcie, że w tym roku niestety najbliższe jakieś wolne, dłuższe wolne u nas to jest grudzień, więc zróbmy sobie taki mały oddech, przecinek w tym listopadzie, a widzimy się w takim razie. Na pewno jak polubiliście kanał, subskrybujecie albo tam jakiś tam macie naszego Facebooka czy Insta, to tam na pewno się pojawi, co będzie. Możecie wcześniej wysyłać pytania.
tam w postach będą ankiety. Też jest dostęp do ankiety, więc jak wyślecie te pytania, to ja sobie drukuję i od nich zaczynam, tak jakby taki biolowieczorek, więc jak macie jakieś coś was dręczy z tematu, jak już opublikujemy jaki temat, to możecie tam wysłać jakieś pytania na temat. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Dzięki za dzisiaj, było jak zwykle fantastycznie. Czat, szkoda, że nie możemy gadać, ale no, tak jest realia YouTube'a. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.